Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 26. Celem tegorocznego finału było pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu. W tym roku w finale uczestniczyło ponad 120 tysięcy wolontariuszy. Zorganizowano blisko 2000 sztabów w Polsce i za granicą. Bystrzyca Kłodzka jak co roku włączyła się w to wydarzenie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w tej chwili mamy oddany po remoncie oddział dziecięcy, gdzie praktycznie w całości wyposażony jest w sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz tego zakład opiekuńczo-leczniczy również ma sprzęt, który pochodzi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Drodzy Państwo, 26 raz gra orkiestra, to jest ponad 820 parę milionów złotych zebrane przez 26 lat. Ja mam nadzieję, że w tym roku serca Polaków i Bystrzyczan też również będą tak hojne i otwarte, że dobrze byłoby, żeby mieć ten miliard już za sobą, prawda? Być może się uda, być może się uda. Tego naprawdę Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy bardzo serdecznie życzę. I to, co dzisiaj mówiłam tutaj do naszych mieszkańców, że bądźmy hojni, otwierajmy swoje serca, bo nigdy nie jest wiadomo, oczywiście tego nikomu nie życzę, sobie również, być może ten sprzęt kiedyś będzie potrzebny nam. Więc mam nadzieję, że pomimo tego, co dzieje się wokół Orkiestry Wielkiej Świątecznej Pomocy, że Polacy nadal będą grać i tak jak mówi Jurek Owsiak, do końca świata i jeden dzień dłużej. Dzisiejszy dzień jest bardzo gorący, pełen takiej ciepłej, serdecznej atmosfery. Tak jest co roku w Bystrzycy Kłodzkiej. W tym roku orkiestra gra po raz 26, a Bystrzyca Kłodzka od X lat bierze w tym również swój udział. Czuć tą ciepłą, gorącą, serdeczną atmosferę. Cel bardzo szczytny, bo przecież wspieramy noworodki, te najmłodsze nasze istoty. Wyrównujemy im szanse poprzez to, że dzisiaj będziemy im pomagać. I o tym nie zapomnieli nasi bystrzyccy artyści i stąd, i z okolicy, i spoza regionu. Bystrzycka scena dzisiaj tętni życiem muzyczno-ludowo-tanecznym. Zaczęły pięknie dzisiaj nasze ludowe zespoły śpiewaczy i zespoły pieśni w kolędowym jeszcze repertuarze, bo przecież okres cały czas noworoczny, cały czas kolędowy, więc było bardzo klimatycznie. Potem zaczęliśmy taką trochę nutą taneczną, Studio Tańca Staccato, które działa od ponad 10 lat przy naszym Centrum Kultury. Dzisiaj pięknie zaprezentowało swoje talenty i umiejętności od najmłodszych do najstarszych, także pełen wach. Wspaniałych tancerzy pod okiem wybitnej instruktorki Magdaleny Fokrzańskiej z Celiny, którą pozdrawiam i serdecznie dziękuję, że zawsze są z nami. Również na tej scenie dzisiaj hiszpańsko-muzycznie zadbał o to Mojżesz Betancourt-Mendoza, który dzisiaj przy wsparciu Pawła Mirgi właśnie zagrał również swoje piękne kompozycje, rozgrzewając bystrzycką publikę do czerwoności. Oczywiście ten klimat podtrzymały dziewczyny z Duende Flamenco, fantastyczne tancerki flamenco, prowadząca ich Asia Stankiewicz. Dziewczyny są niesamowite, mają mnóstwo pomysłów na siebie i też zawsze są z nami w tym wyjątkowym dniu właśnie orkiestrowym. Nasz romski zespół również, Mrododziweł, który wspiera bystrzyckie działania kulturalne, a przecież tak licznie występuje w naszym mieście. Muzyczni, wybitni, uzdolnieni artyści pięknie tańczą, pięknie śpiewają, pięknie grają i jeszcze tego pięknie wyglądają. A my to już nie pierwszy raz, już tutaj chyba trzeci raz jesteśmy, odkąd się właściwie poznałyśmy z dyrekcją ośrodku Bystrzycy Kłodzkiej. Jesteśmy zachwycone ich działalnością i jesteśmy tutaj co roku. My jesteśmy grupą kobiet, która się sama gdzieś tam zjednoczyła i taniec nas też jakoś zespolił i same wymyślamy sobie układy taneczne, działamy też charytatywnie, organizujemy mikołajki dla dzieci, wszystko inne, ale taniec to jest głównie to, co robimy. W tym roku połączyliśmy siły z Międzyleskim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tego miejsca bardzo pozdrawiam serdecznie szefową sztabu, panią Agatę Biernacką, Centrum Kultury w Międzylesiu, z panią dyrektor Teresą Sobierską. Kochani, wspaniała współpraca, taki gest wspólnej inicjatywy Solidarności i Przyjaźni i Międzylesie dzisiaj właśnie do nas wysłało swoich wolontariuszy, w ilości około 5 osób, którzy z wielkim sercem, zaangażowaniem wspierają też Bystrzycką Orkiestrę. Bardzo się cieszymy, bo to taki właśnie gest solidarności, a przecież o to chodzi w tym wyjątkowym dniu. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bystrzycy Kłodzkiej towarzyszyły m.in. koncerty i licytacje. Kwota zebrana w mieście wyniosła 8 690 zł. Łączna kwota zebrana przez sztab w Międzylesiu, z którym w tym roku prowadzona była zbiórka, wyniosła 28 714 zł.